Jeżeli chodzi o promowanie w sieci, to zawsze jest wypadkowa budżetu. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy klient dysponuje odpowiednimi środkami i ma dobrą agencję, która jest w stanie efektywnie wydać te pieniądze, to tego problemu nie ma. Oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy ten budżet jest ograniczony i trzeba trochę bardziej pokombinować i więcej namęczyć się, by osiągnąć fajne efekty. Wtedy też jest to możliwe, ale jest to trochę trudniejsze. My akurat stoimy na stanowisku takim, w którym agencja jest partnerem, który często outsourcuje te najtrudniejsze kwestie po stronie klienta. Jeżeli klient ma bardzo podobną optykę, to wtedy jest sukces. To wtedy agencja marketingowa jest w stanie pociągnąć biznes klienta do przodu, co przekłada się na zyski firmy i na efekty, które firma osiąga. Ten świat cyfrowy jest tak dynamiczny, że zgromadzenie kompetencji potrzebnych do tego, żeby robić to w dobry sposób, zawsze będzie wymagało wsparcia zewnętrznego, wsparcia agencyjnego, bo tam jest wiedza, tam jest know-how, tam jest pogoń za innowacjami i pogoń za wszelkimi nowinkami technicznymi. Myśląc o korzyściach, które firma zyskuje, przekazując część pracy do agencji, to przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć o doświadczeniu, o tym, że agencja, która zrealizowała kilkadziesiąt bardzo podobnych projektów, gdzie może wylegitymować się realnymi efektami, które osiągnęła, zawsze będzie to lepsze niż otwieranie już otwartych drzwi i przedzieranie się przez dżunglę marketingową.